ty korzystasz się z zabójstw kurczę bronią melee? Melee, nieważne. Niby się miałem tego nauczyć, że właśnie mówię melee, a nie melee, ale jakoś nie, nie mogę po prostu. Co tu mamy? Więcej shotgunów M16 i ten łukarz jest snajperski. A, zostanę może przy combat shotgunie, okej. Okay. Wszyscy mają napteczki? Dobra, lecimy. Tak, znowu w ciszy, kurczę, tak, po prostu nic nie mówię, po prostu tylko obróżniam teren. Bo tu tutaj widzicie przy wejściu, właśnie przy wyjściu z tamtego safe house'a, jest tam dużo zombie, tutaj nie ma co... Powiem, jest ich dużo, tu się może właśnie też przydać miła. Charger, 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 charger! W samą porę go tam wypatrzyłem z tyłu, Nick, pilnuj tyłu! No dobrze, tyle z tej hordy. Ten charger był całkiem blisko, jak mówię, w samą porę też go tam w tle zauważyłem i jednak on wbiegł w Roszel, a nie we mnie. To oczywiście, że w Roszel, bo jak w końcu lubimy, Roszel nikt nie lubi. No, to popiły. Mam kolejną. Już chyba, kto to jest? Czwarta, piąta? Nie, czwarta, piąta, może szósta w tym rozdziale? Nie jestem pewien. Tak, też w tych chatkach jest całkiem dużo rzeczy, które można by zebrać. No to właśnie widziałem, że to była jakaś chyba... Okej, okay, tego zombie zabiłem jednym pchnięciem, naprawdę, to było słabe. Widzę jeszcze dwa mołotowy. A, ten dom szczególnie jest całkiem ciekawy, tu może się całkiem dużo ciekawych rzeczy znaleźć się w tym budynku, do którego teraz właśnie żem wszedł. Coś tutaj. A, smoker? Smoker? Ktoś widzi smokera? O! Był na górze! O! To był trochę kiepski cel, nie powiem. Tak, trochę jakoś tak skręciłem myszką, że w tego smokera jednak nie trafiłem, nie zabiłem go do końca. Co tu mamy? Zabiłem 16, to same bronie. Trochę się robi to nudne. Moto? A! Jockey! O, jockey w ogóle na niku. Leży. Dobra! Bomba, kurczę, teraz muszę rzucić bombą, tam bombą w dół. Nick, nie musisz tej amunicji zużywać, ta bomba się wszystkim zajmie, ty się nie bój o nic, człowieku. I boomer lutowy w ogóle. To był dziwny boomer, tylko tak stał pod nami, jak gdyby, nie wiem. Nie, po prostu myślisz, że taka tylko zasadka, że to podziała, że my go w ogóle nie usłyszymy, tak dalej, nie zauważymy. Przecież on jest, kurczę, jak mówię, nie dość, że głośny, to jeszcze gruby. Nie, te boomery chyba swoje trochę... możliwości przeceniają, nie wiem. No, to też mi się przyda piła, bo jest to taki otwarty teren, w którym, no, też często możemy dużo zombie spotkać. Speedrun oddali. Jak mówię, dużo zombie tutaj się pojawia zawsze, całkiem piła może być przydatna, tylko też jakiś shotgun. Nie jest wcale złym pomysłem się... Nie powinniście tak wstydzić, jeżeli taki shotgun tutaj... jeżeli go użyjecie po prostu. Coś jeszcze? Nie, chyba już pusto. Okej, to był smoker. A tego no już jestem pewny, że zabiję. No i jak żeby inaczej. No, kurze, miałem celownik skierowany wprost na niego. Więc nie mogę tutaj spudłować. Tu na dole tylko dwa mołotowy, które też mi się nie do końca... może teraz mi się nie do końca przydadzą, ale potem uwierzcie, będą one bardzo przydatne. Uwierzcie mi tutaj naprawdę te mołotowy. To jest wręcz, no... po prostu wręcz... wręcz raj, że mam te mołotowy i to tak właśnie z takim łatwym mam do nich dostęp. To jest świetne, bo w tym finale, który teraz będzie, mołotowy są naprawdę bardzo ważne. To jest właśnie taki moment w tej kampanii, gdzie jednak osobiście, no, polecam jednak mieć przy sobie jak najwięcej mołotowów. Tylko też właśnie by mi się jakieś przydały pilsy, coś z... właśnie z pilsy, strzykawka, coś z tego zestawu do slota piątego. Ale slot piąty mam pusty i też wszyscy w ogóle mam pusty, no, no trudno. A dobra, dzwonimy po ratunek. No,
No, to jest nasz nowy kumpel, z którym się teraz właśnie poznaliśmy, jest to Virgil. No cześć, chłopie! Wydostań nas z tego domu, gościu! To on i jego ten cały, wiecie, taki, no taki trochę południowo-amerykański akcent, tak się nie mylę. Taki bardzo specyficzny akcent Virgila. No cześć, chłopie, jak się masz? Ty coś takiego, nie wiem. Czy gdzieś jest Smoken na górze? A może na dole, tak z tego co słyszę? Dobra, teraz... Gdzie jest ten Smoken? Zawsze to słyszę. O, było oczywiście na górze. O, tam na górze, okej. Okay. Już widzę. To w ogóle amunicja. A czy tu się amunicja może pojawić, ale nie zawsze się pojawia jednak. Ja teraz może jednak przejdę do... Tak, to na górze tego domu, na tym tarasie jest także... Jest także do dyspozycji taki... O, o, o! Szybko, kurde, muszę się od tej kałuży oddalić. Kurczę, trochę mi ona zabrała zdrowia. Trudno. O, Nick już leży, wow! A gdzie jest reszta w ogóle? Zostawili nas, kurczę, tylko ja, kurczę, muszę tutaj Nicka pilnować. No, Nick, dobrze zabójstwo. O! O! Russell! 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 Co to było, kobieto? Ja tu, mnie to kurde smokeć, o nie, ona, nie, on leży, ja jego podniosę. On jest ważniejszy niż ja, który właśnie jest bliższy śmierci. To prawdy, Russell. Teraz się jak idiotka zachowała. Doprawdy, co ona sobie myślała? Kurde, to myślałem, że jak Nick po prostu, że go po prostu, no, położę na nogi, ja czy postawię na nogi, skoro, no, już byłem, no, poza ten paseczek był już tam na końcu. O, Nick znowu leży. Kurde, Nick, trzymaj się, chłopie, to jest ważne. To jest ważne, żeby wszyscy tutaj jednak właśnie jednak żyli. Charger, gdziekolwiek on jest. A nie wiem, gdzie jest, więc jest kiepsko. A Nick, szybko, leczcie, leczcie! Leczcie, Kamil, leczcie! O, co ten smok? To było dziwne, tak właśnie byłem po tej drugiej stronie tej poręczy. Kurczę, nie mam jak się wyleczyć do końca. No, wy mnie pilnujcie, to jest ważne, pilnujcie mnie, jak się muszę wyleczyć. Bo już jest atak tanka. No, a skąd ten się wziął? Nieważne. Dobra, gdzie jest tank? Czy jest gdzieś z dołu? Na dole na pewno jest gdzieś jakiś bumer. Okolny bumer, który po prostu sam stoi tam na dole i myśli, że zrobi zasadzkę tak dalej. Gdzie jest ten tank? Cały czas widzę, że się ziemia trzęsie, ale jakoś nic się nie dzieje. O, leci stamtąd, okej. Okay. A, Molotov. I teraz ja osobiście wolę, a czy trochę go zranię na pewno. Ale też ja teraz od razu pójdę po kolejnego Molotowa, bo jak mówię, teraz na tej kampanii Molotowy są bardzo przydatne na tym właśnie na tym finale tego, tej kampanii. Tam na górze. Gdzie były Molotowy? O, tu właśnie są jeszcze Molotowy, jakieś dwa. Jak mówię, bierzcie każde Molotowy, jakie tylko macie pod ręką, bo one są bardzo przydatne. Wow, byłem blisko. Jakoś ten tank jakiś, nie wiem, jestem niezdecydowany, tak nie wiem, niby szedł raz na mnie, raz na Rochelle, nie jestem pewien. A w ogóle apteczka, bo w ogóle żadnej nie mam. Chociaż nie, bo tam jest jockey. Nie, ja jednak z tą apteczką może się wstrzymam. A też nie wiem, ten jockey będzie leciał właśnie z... Jak będzie leciał? Tu się wspina? A, chyba nie. Dobra, ja teraz może jednak... O, okej, okay, mają jockeya. O, jockey był na... Nie widziałem na kim. Charger, pilnujcie się! O. Au! Maka zahaczyło o ten... O karabin, o tą ciężką broń. O no, o tą ciężką broń, kurczę, po prostu... Wiecie o broń. Jak mówię, ja nie jestem w ogóle zawsze od broni i tak dalej. A tak, też tej broni musimy z ją strzelać ostrożnie, bo ona się może przegrać i potem ona będzie w ogóle nie zdata do użytku, więc... Jak mówię, z tego używajcie, korzystajcie tego... Używajcie tego bardzo ostrożnie. Taka broń przekrzana potem się w ogóle nie będzie zdata do użytku. To jest ważne, żebyście o tym pamiętali. Ok, teraz trochę Honda się tak wstrzymała, może teraz jest okazja na to, żeby wziąć apteczkę. Teraz jest to taki, jak dla mnie, dobry pomysł w miarę, chociaż nie do końca, bo dużo zombie leci stamtąd. Chociaż niewiele leci w moją stronę, tam więcej leci w stronę moich kompanów. To jest trochę jednak, powiem, dziwne. No dobra, jednak niektóre właśnie lecą na mnie. Dobra, ja próbuję szybko polecieć znowu na górę, tam na ten taros, gdzie jest ta cała ciężka spluwa. O, jockey, właśnie kogoś unieruchomia. Ojku, Rossel! O kurze, ja nie wiem, czy ją ocalę, kurze, skoro też mi dużo tam wszystkiego tam siedzi z tyłu. Dobra, teraz mi
pilnujemy, bo tam Ellie podnosi Rochelle. No jako, że wszyscy poza mną mają czerwony pasek i teraz znowu są jest znowu tank. Dobra, zabity. A dobra, to jest taki moment, gdzie znowu myślicie, że jeden, że po prostu gra tak po prostu na dwa minimalitości. I więc co, jeden tank za mało? Więc co powiedzie na dwa tanki, moi drodzy? Tak, teraz się znowu pojawią dwa tanki. Gdzie on jest? Jest gdzieś tam z tyłu. A czy no to może to tak naszych na. Au! O no tutaj, jeju! I ten ogień nam na pewno nie pomoże. Wow, kurde, dwa tanki są. Okej, jeden z naszych już leży. Wow! To na Elisa leży. Ja nie wiem, czy go zabiję. Kurde, dwa tanki lecą na mnie! No. Wow. Jeden właśnie spłonął, drugi jednak stoi. No nic z tego nie wyszło, po prostu jak mówię. Teraz mamy dwa tanki jednocześnie na koniec tego finału. Po prostu jak mówię, gra znowu taki moment ma, gdzie no jednak nie ma litości nad wami. Tylko po prostu wsyła dwa tanki po prostu na waszą stronę. Chociaż szczerze powiem, że kiedy pierwszy raz w tą kampanię grałem na trybie normalnym, to pamiętam, że w tej kampanii atakowały mnie jednak trzy tanki, a nie dwa na poziomie normalnym. A jak pamiętacie, na normalnym każdy tank ma po 4000 punktów zdrowia. Więc nie były one aż tak trudne do zabicia. Też tym bardziej, że wszystkie tanki leciały z dołu, więc łatwo było, można było je zwalić tam z tego tarasu. Wtedy ten Crescendo Event nie był szczerze aż taki trudny. Ale teraz, kiedy są te dwa na Advance, to jest szaleństwo. Jest na pewno trudniej niż było w kampanii... było w kampanii Depressing. Wow, tu jeszcze tyle się tego kryje, wow! I choda przed nami, ja szykuję skluwę swojego shotguna. Boomer! Wow, nikogo nie obrzygał jakimś cudem. Znaczy, Ellie był blisko tego boomera, jednak jakoś... ten boomer był na tyle daleko, że jednak... no to się źle nie skończyło. Gdzieś tu jest Peter. Okej, widzę ją. Kurczę, 7 strzałów, to tam było 6 w jej stronę, jeju. Na pewno zbyt dużo, żeby taką Peter zabić. O, granatnik, okej, może go na wszelki wypadeczek wezmę. Nie wiem, czemu to tak zdrabniam.